Pani minister, co najbardziej zaskoczyło panią po objęciu stanowiska ministra pracy? No to jest takie trudne pytanie z kategorii tych, co najbardziej panią zaskoczyło, co najbardziej pani zrobiła, czego pani nie zrobiła najbardziej, ale ja powiem tak, zaskoczyła mi wielkość tego ministerstwa. To jest olbrzymie ministerstwo, które ma blisko 800 osób, 24 departamenty i 3 duże działy. Więc to rzeczywiście jest wielka machina i zaskoczyło mnie sam wygląd tego mojego ministerstwa. Potrwało kilka miesięcy, zanim zaczęłam rozpoznawać swoich własnych dyrektorów. A co przez ten rok czasu wskazałaby pani jako tą rzecz, której nie udało się pani właśnie przez ten okres załatwić? I mniej więcej w ministerstwie te prace idą zgodnie z planem, bo my planujemy to w jakichś takich przedziałach półrocznych czy rocznych. Także mniej więcej jesteśmy na bieżąco z tymi planami. Ale tak, nie udało mi się zakończyć prac nad ustawą o równym traktowaniu. Ona jeszcze jest w uzgodnieniach międzyrządowych i no, prawdopodobnie w tym miesiącu dopiero będzie. Miałam nadzieję, że uda mi się to zakończyć w pierwszej połowie tego roku. No i druga taka ustawa, którą zapowiedział też pan premier Tusk w swoim exposé, to jest ustawa o języku migowym, po to, żeby to był język, i to rzeczywiście też jest następny taki, taka obietnica, której spełnić mi się nie udało. Ale muszę się też pochwalić, że chyba mieliśmy najwięcej przedłożeń rządowych, właśnie wyszło z naszego ministerstwa. Zakończyliśmy reformę emerytalną, czyli właściwie wszystkie ustawy, które są z tym związane, są już w Sejmie. Jest ustawa nowelizująca kodeks pracy też, uzgodniona międzyresortowo i umieszczona w budżecie. Są ustawy istotne, które dotyczą rynku pracy, czyli zmian na rynku pracy. Ona też już jest w Sejmie. Także powiedziałabym mniej więcej to, co zaplanowałam, zrobiłam. A jakie będzie to najważniejsze zadanie na te najbliższe miesiące? W przyszłym roku ciężar prac w ministerstwie przesunie się z prac emerytalnych i z programu 50+ na problem dzieci i poprawy dochodowości rodzin z dziećmi. Będziemy opracowywali nowy program właśnie dotyczący sytuacji rodzin z dziećmi, dotyczących dzieci. I będziemy go realizowali w przyszłym roku. A więc będziemy wdrażali ustawę dotyczącą przemocy w rodzinie. Będziemy poprawiali dochodowość poprzez zmianę zasad i podwyższenie progów, a także wysokości świadczeń rodzinnych. Będziemy również forsowali, będziemy uchwalali ustawę taką, która pozwoli rodzicom godzić lepiej obowiązki zawodowe i obowiązki rodzicielskie, w tym sensie, że zmienimy ustawę o żłobkach, wprowadzimy taką instytucję niani. Bardzo dziękuję.